ma się nowe, trochę mam wrażenie, że coś się dzieje. Prawie. A, okej, okay, dobra. No to wiesz co, czekaj, jeszcze tutaj poprawię. Okej, okay, to ja też mam pomysł. Tak, chcesz? No, pewnie. O, dziękuję. Jeszcze muszę tam pójść do tego kupusu. Okej. Spodnie brzmi, że są naprawdę śliczne. Pójdę z tobą, będę zobaczyć. To są takie piękne spodnie, że muszę ci pokazać. Pokażę się, chętnie zobaczę. No zobaczcie, zjedziemy. Patrzcie! Co wy tu robicie? Wybrałyśmy się na zakupy właśnie. Znowu? No tak. Nie byłeś tu wczoraj? No. Ale to jest strasznie dużo fajnych rzeczy. Ale jak to? To wy nie wiecie, że hipermarkety stworzono właśnie po to, aby zmusić nas do kupowania dużej ilości towarów? Miliony ludzi zatrudnionych w marketingu codziennie wymyślają nowe sposoby, jakby tu nas upolować. A wy się dajecie złapać na te sztuczki? Zamiast marnować czas i pieniądze, mogłybyście pójść do nas na warsztaty. Mamy klub szkoły humanitarnej w szkole. No, nie wiem. Zobaczcie, jak wygląda nasz warsztat. No, nie wiem. Ale pokażcie. Jest naprawdę super. I każdy musi tam pójść? Nie, nie każdy. Zobaczcie. Jest naprawdę super. Wygląda ciekawie. Siema, siema. To co, zaczynamy? Ej, Rudy, zostaw ten komputer. Chodź. Dobra, zaczynajmy. Filmy o tych etapach z życia produktu zostawimy sobie na później. Teraz zacznijmy może... Dziewczyny, miałeś jakąś ankietę przygotować? Tak, przeprowadziłyśmy ankietę wśród 100 osób w wieku od 13 do 16 lat. Nasza ankieta pokazała, że każda kobieta spędza 3 godziny tygodniowo na zakupach. Co? 3 godziny? No tak. Sprawdzaliśmy także świadomość naszych uczniów na temat warunków produkcji i kuchni. To niesamowite, że ludzie mają tak małą świadomość na temat konsumpcjonizmu. Ostatnio, podczas robienia słoniczka, wpadłem na ciekawe pojęcie. Afluenza. Ktoś wie, co to znaczy? A więc jest to zaraźliwe pragnienie posiadania coraz większej ilości rzeczy. Słuchajcie, to jest jak uzależnienie. Słuchajcie, a przeczytaliście ten słowniczek? Może zrobimy losowanie i zobaczymy, kto się przygotował. No to ja zacznę. Jest reklama. Reklama ma to ukazanie jak najlepszych walorów danego produktu. Ma na celu wyszczególnić cechy, które są w stanie zwiększyć jego sprzedaż. Niestety często pomijane są w niej wady. No dobra, to może teraz ja. Dobra. Ekoznaki są to symbole, które mają na celu pokazany, czy dany produkt jest bezpieczny, ale przede wszystkim, czy jest on przyjazny środowisku. Ekoznaki wydają agencje rządowe, a także naukowcy, organizacje konsumpcyjne, a także stowarzyszenia handlowe i stowarzyszenia przemysłowe. I tutaj właśnie możecie zobaczyć kilka tych ekoznaków. To może ja pójdę. Żółta. Żółta. Zasada 3R. Zasada ta wywodzi się z trzech angielskich słów. Są nimi reduce, czyli unikaj kupowania zbędnych rzeczy, reuse, używaj ponownie, i recycle, utylizuj. Zasada ta promuje zdrowy dla środowiska tryb życia, konsumpcji dóbr i traktowania odpadów. To teraz ja. Fair trade, czyli sprawiedliwy handel, polega na... Zapomniałem. Polega na godziwym
opłacaniu producentów z krajów południowych w celu wyeliminowania ubóstwa. To może to jest ja. Świadoma konsumpcja polega na przemyślanym korzystaniu z dóbr i usług, czyli mniej, mądrzej i lepiej. Bo mi się tak nudziło w domu i postanowiłem sobie policzyć, jaką długość miałaby słomka wody, gdyby wsadzić do niej całą wodę, jaka jest na ziemi. A więc na ziemi mamy jedyne 1,4 kwadryliona, czyli 10,24 zera. Z prostego wzoru wysokość równa się objętość przez pole podstawy. Możemy policzyć, że jeśli standardowa słomka ma 0,7 cm, długość takiej słomki byłoby to 17 tryliardów kilometrów lub 1,7 i 19 zer. Żeby sobie uzmysłowić, jak duża jest ta odległość, powiem wam, że jest to 50 miliardów odległości z Ziemi do Słońca. To bardzo ciekawa informacja. Dobrze wiedzieć. W sumie, co nam przychodzi, możemy wstawić na chwilkę, ale zobaczymy, czy uda się wam nas czymś nowym zaskoczyć. Na pewno. Tylko, co? Ja jeszcze jestem głodna, byś postawił na chwilkę, co? No, to jest takie niezdrowe jedzenie. Ale bardzo smaczne. Ale skoczylibyśmy tam do sklepu za rogiem. Po drodze. Jest naprawdę super zdrowe jedzenie. Świeże bułeczki. Wiejska szynka. No, dobra. No, no to chodźmy. Chodźmy. Dzień dobry. Dzień dobry. Proszę bardzo. Dziękuję bardzo. Cześć. Hej. Cześć. Co tam? Dobrze, takie małe zapisy. A u was? U nas też. Dziewczyny zgodniały i przeszliśmy. Słuchajcie, naprawdę warto. Wszystko jest świeże, smaczne, no i bardzo miła pani. Także słuchajcie, super. No dobra, muszę lecieć. Do zobaczenia w szkole. Cześć. Proszę. Cześć.